Każdy nowoczesny kołorotek ma tak zwany hamulec. System ten polega na tym, że przy mocnym ataku ryby szpula kołowrotka zaczyna się kręcić, nie stoi ona w miejscu, dzięki czemu ryba wybiera żyłkę ze szpuli, zamiast ją zerwać, co stałoby się, gdyby ta żyłka stała nieruchomo. Jest to taki system zabezpieczający zestaw przed zerwaniem. Jest to zaleta nieoceniona dla każdego wędkarza, który łowi duże ryby, używając kołowrotka. Ze względu na usytuowanie pokrętła regulującego ten system, dzielimy kołowrotki na kołowrotki z przednim hamulcem, w których ta śruba znajduje się z przodu, bądź kołowrotki z hamulcem tylnym, gdzie pokrętło regulacji hamulca znajduje się w tylnej części korpusu. Kołowrotki z wolnym biegiem są w pewnym sensie połączeniem kołowrotka z tylnym hamulcem oraz z przednim hamulcem. Jednak nie chodzi tylko o samo pokrętło, które reguluje hamulec, lecz kołowrotki te przede wszystkim mają podwójny hamulec. Mają tak zwane dwa biegi, który jeden regulowany jest pokrętłem tylnym, natomiast drugi regulowany jest pokrętłem przednim. Hamulce te przełączamy za pomocą dźwigni. Dźwignia ta jest charakterystyczna dla kołowrotków tego typu. Jest ona zazwyczaj wbudowana z tyłu, tuż nad tylnym pokrętłem. I za pomocą tej dźwigni w przednim położeniu funkcjonuje hamulec regulowany tylnym pokrętłem, natomiast w tylnym położeniu funkcjonuje hamulec, który regulujemy pokrętłem przednim. Jak to działa? Kiedy przekładnia znajduje się w przednim położeniu, moc hamulca ustawiamy za pomocą tylnego pokrętła. Kiedy przekładnia znajduje się w położeniu tylnym, moc hamulca regulujemy pokrętłem z przodu szpuli. Do przodu przekładnię możemy przełączyć wyłącznie ręką, robimy to w ten sposób, natomiast do tyłu podobnie ręką, bądź również przekręcając korbkę kołowrotka. Przekręcając o kilka stopni korbkę kołowrotka do przodu, automatycznie przekładnia przeskakuje z położenia przedniego na położenie tylne. Aby to dokładnie pokazać, przygotowałem mały pokaz. Zrobię to na przykładzie nowego kołowrotka firmy Jackson. Jest to kołowrotek, który się nazywa Top Feeder. Jest on mały, lekki, oczywiście z wolnym biegiem. Taki kołowrotek idealnie nadaje się do wszelkich metod gruntowych, czyli koszyk, feeder czy metoda. Mamy tutaj kołowrotek z nawiniętą żyłką. Kołowrotek założyłem na dolnik wędki. Żyłka przechodzi przez pierwszą przelotkę i na jej końcu zawiesiłem 70-gramowy ciężarek. Dźwignia wolnego biegu jest w tej chwili w tylnym położeniu, czyli funkcjonuje ten tylny, mocniejszy hamulec. Jest on na tyle mocny, że z powodzeniem trzyma w miejscu ten 70-gramowy ciężarek. Co stanie się w momencie, kiedy przełożymy dźwignię z tylnego do przedniego położenia? Zacznie funkcjonować ten przedni, słabszy hamulec, zwany również wolnym biegiem, i ciężarek ten swoją siłą powinien zacząć wysnuwać żyłkę z kołowrotka. Spróbujmy, jak to działa. Kołowrotki tego typu mają bardzo szerokie zastosowanie. Dzięki nim nie musimy cały czas pilnować wędki. Pozostawiając kołowrotek na wolnym biegu, dajemy możliwość rybie swobodnego wysnuwania żyłki z kołowrotka bez zagrożenia, że porwie nam wędkę. Przełączenie dźwigni wolnego biegu lub przekręcenie korbki zmienia bieg i następuje zacięcie. Kołowrotek taki jest niezastąpiony przy zasiadkach karpiowych, łowieniu na ciężki feeder, jak również łowieniu drapieżników na żywca. Są wędkarze, którzy kołowrotków tego typu używają również na morzu.